Chciałbym zaprosić Państwa do udziału w konferencji Zarządzanie mediami, teoria i praktyka zarządzania. Ta konferencja wydaje się być jedną z pierwszych w Polsce, a z całą pewnością jedną z najistotniejszych, które mają odpowiedzieć na pytanie, po co właściwie jest zarządzanie mediami. Herbert Marshall McLuhan powiedział kiedyś, że ryba nie dostrzega wody, w której pływa. Otóż wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotne i ważne są media we współczesnym świecie. Przez większość XX wieku ludzie nie zastanawiali się nad tym, czy trzeba zarządzać mediami, czy trzeba się zajmować ekonomiką mediów. Dlaczego? Dlatego, że media ze swej natury stanowiły pewien element polityki. Ponieważ organizacje medialne otrzymywały na ogół pieniądze od państwa, były mediami państwowymi, a nawet jak były publicznymi, to też otrzymywały pieniądze od państwa, a na dokładkę były w uprzywilejowanej pozycji rynkowej, ponieważ otrzymywały na przykład częstotliwość na nadawanie. Jeżeli ktoś jest monopolistą na rynku, no to przecież nie musi się zastanawiać nad tym, skąd będzie brał pieniądze na utrzymanie. Będzie po prostu funkcjonował. I oto w drugiej połowie XX wieku nagle pojawiają się media komercyjne, które wymuszają konkurencję na rynku mediów. I wtedy, w 1989 roku, Robert Picard pisze swoją znakomitą książkę Media Economics, Concept and Issues. I właściwie od tego momentu rozpoczyna się ekonomika mediów, a w ślad za tym zarządzanie mediami. Po raz pierwszy dowiadujemy się, że media ze swej natury pełnią dualną rolę. Z jednej strony dostarczają kontentu, czyli tej zawartości albo usługi medialnej, a z drugiej strony pełnią niezwykle istotną i ważną rolę jako medium, które potrafi skupiać na sobie uwagę, a więc oferują uwagę nas, odbiorców, reklamodawcom. Chcielibyśmy na tej konferencji Zarządzanie mediami spróbować dookreślić, co we współczesnym świecie znaczy media, jakie właściwie te media być powinny i w którą stronę one zmierzają. Chcemy się zastanowić, jak w tym współczesnym świecie media powinny być finansowane, czyli skąd brać środki na ich utrzymanie i ich działalność. I wreszcie trzecie zagadnienie, wokół którego chcemy skupić obrady tej konferencji, to wartości etyczne, które wydają się być szczególnie ważne we współczesnym świecie. W świecie, w którym na forum właściwie można każdego opluć, sponiewierać, powiedzieć o nim wszystko, co się chce. Wydaje się, że ten świat mediów wymaga pilnej odpowiedzi na te trzy kluczowe zagadnienia.